Kiedy wyjdzie Pet Simulator 99 i wszystko, co wiemy na temat premiery? Zacznijmy sobie od starej gry, czyli Pet Simulator X. Co tam się pozmieniało? Na pierwszy rzut oka rzuca nam się nowa ikona gry. Może nie wygląda ona za ładnie, ale spełnia swoje zadanie. Informuje nas na temat premiery na YouTubie. Po kliknięciu w tą ikonę nic tutaj specjalnego nie widzę, nic tutaj się nie zmieniło. No to wchodzimy. No i jesteśmy w naszym Pet Simulator X, tylko wygląda to tragicznie. No i od razu lepiej, grafika na maksa. I tutaj mamy trailer. Trailer, który będzie za 1 dzień, 3 godziny, 15 minut i 40 sekund. Zaraz do tego przejdziemy, ale w samej grze zmieniło się jeszcze kilka rzeczy. Między innymi mamy nowe głosowanie. Czy jesteśmy podekscytowani na właśnie ten trailer? No powiedzmy, że tak. No więc już powoli zaczyna się hype. Mamy nasz nowy napis. Mamy głosowanie. O, czyżby za niedługo było nowe Pet Simulator? Przejdźmy sobie do kanału YouTube Big Games. Wpisujemy Big Games. No i tu mamy jedną kluczową zmianę, a mianowicie mamy tutaj Pet Simulator 99 Reveal Trailer. Klikamy sobie oczywiście w to. Mamy premierę za 27 godzin. 19 listopada, godzina 16:00. Właśnie w tym momencie chciałbym was powiadomić na temat transmisji na żywo, która odbędzie się na moim kanale w ten właśnie dzień, 19 listopada o godzinie 15:30. Link macie w opisie. Obejrzymy sobie ten trailer na żywo i go pokomentujemy. Zapraszam wbijać i pewnie rozdam jakieś pety. Mamy tutaj aż 12 tysięcy polubień, gdzie to tak naprawdę jeszcze nie wystartowało. Zobaczcie, jaki jest ogromny hype na to. Mamy tutaj tylko taki napis, który znaczy, że mamy 99 zwierzaków, bracie. 4016 komentarzy. No i mamy dwa linki. Ale zanim przejdziemy do tych linków, pokażę wam ciekawostkę. Mianowicie Big Games usunęło jeden swój film, który się pojawił jakoś 6 dni temu. O Pet Simulatorze. No i tutaj macie tego potwierdzenie na kanał Big Games. Został przesłany film We Are Back. I tutaj na ekranie powinna wam się wyświetlić miniaturka tego filmu, jak ją znajdę. Swoją drogą, ten film był bardzo nudny. Był tam Josh, powiedział, że miał wakacje, że wraca i że będzie grał na bieżąco w Pet Simulatora. Więc może faktycznie jest coś na rzeczy. No i mamy tutaj te dwa linki. Oczywiście ten jeden jest do Big Games i ono to każdy zna tą stronę. Ale drugi jest do jakiejś Robloxowej gry. Klikamy. No i przenosi nas tutaj do Pet Simulator 99. A więc mamy to. Mamy na samym starcie, możemy przeanalizować tą grafikę. Rzucę tą grafikę do Photoshopa i coś wam pokażę. Mianowicie tutaj mamy tą oto grafikę, którą widzieliśmy wcześniej na grze, a tutaj mamy ikonę Happy Pet Game. Jeżeli nie wiecie, co to jest Happy Pet Game, to była wcześniejsza nazwa Pet Simulator 99 jako taki projekt bazowy. No i zobaczcie, przyjrzyjcie się tym dwóm zdjęciom. Jeżeli byśmy sobie przekopiowali ten kwadracik, tą ikonę gry, tak, to oto tutaj mniej więcej miejsce i zaczęli pomniejszać, to zobaczcie, że to będzie pasowało. Tylko bym musiał oczywiście odpowiednio to zrobić. No i zobaczcie, mamy tutaj kota, jest tu kot. Pies, pies, dragon, dragon. Małpa, małpa, tutaj mamy królik, królik, dino, dino. Za dino mamy tygrysa, który znajduje się tutaj. Mamy Pegasusa, mamy chika. Ej, tu się wszystko zgadza, wszystko jest 1:1. Wow. Oczywiście link do tej gierki u mnie również znajdziecie w opisie. Mamy tutaj stworzone przez Big Games Pets, nawet z weryfikacją, więc wiemy, że to prawdziwi. Ja tutaj zostawię faworyt, ponieważ mamy 40 tysięcy faworytów. Mamy nowego badża. Thanks for playing, okej. Ile mieliśmy badżów w Pet Simulator X? No jak widzimy, tylko i wyłącznie jednego, który swoją drogą ma taki sam tytuł i taki sam opis. To, że nic nie mamy, ale nie przejmujcie się, ja wam pokażę game passy. Jest jedna osoba, spróbujmy do niej dołączyć. No niestety nie mam permisji na dołączenie, ale zobaczcie, tutaj już możemy zobaczyć tą dokładnie ikonę gry, którą wam chwilę temu pokazywałem i możemy również zobaczyć to tło. No dobra, no wyjdźmy, bo nic tutaj więcej nie zrobimy, ale chciałem wam pokazać tą ikonę. Jest napis coming soon, nad którym bym się chwilę zatrzymał. Ponieważ jeżeli jest napis coming soon, to nie jest to jakaś mega odległa, super, nie wiem, premiera, że pół roku, rok, następne wakacje, czy coś takiego. Tutaj Preston zaskoczył, ale ja bym nie poprzestał tylko na tej stronie. Przejdziemy sobie na Rollymons, ze względu na to, że tutaj są naprawdę ciekawe statystyki. No i zobaczcie to, mamy naszą grafikę, playersi się dokładnie zgadzają, favorites się zgadza, cały czas to rośnie. Ale zobaczcie to, tu możemy wyczytać, że mamy max players 10, czyli maksymalnie 10 osób wejdzie. Stworzone ponad 2 lata temu. A nie, nie całe 2 lata temu. Ale się zgadza data premiery, bo sprawdziłem właśnie. Mamy 2131 wizytów. Jakby ktoś nie wiedział, jest to naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o proces tworzenia gry. Od groma jest to wizytów. Więc może ta gra będzie dopracowana. Mamy tutaj statystyki i zobaczcie, weźmy sobie na one day i zobaczcie, co 10 minut mamy po
20 nowych favorites, co nam daje około 3000 na jeden dzień, a playersów pracuje nad tą grą po 7, 5, 7. Mamy zakładkę Game Passy, dlatego przejdźmy sobie do niej i zobaczcie na to. Mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Game Passów i to jeden został dodany dosłownie wczoraj. Zaraz wam pokażę ich ceny, ale mamy 10 Game Passów nazywane literkami alfabetu A, B, C, D i tak dalej. Mamy tutaj badża, którego wam już pokazywałem i mamy zakładkę Places, gdzie tutaj też się dużo dowiemy, ponieważ mamy tutaj dwa place i mamy Trading Plaza. Trading Plaza jest tutaj, też na 50 graczy, stworzona 2 miesiące temu. No i mamy Holding. No Holding to wiadomo, normalne, standard. Czy dobrze jest wprowadzać na sam start gry Trading Plaza? Tego nie wiem. Wydaje mi się, że nie. I mamy tutaj taki licznik, właśnie się pojawił w tym momencie, co jest grane? 13 dni, 4 godziny, 59 minut, 48 sekund. Oczywiście nie wiem, czy on jest w 100% prawdziwy, ale taki się pojawił. Na jaką datę to wypada? Na pewno jest to godzina 18:00, jakbyście pytali. Wypada to na 1 grudnia. Ale ten kotek tutaj fajnie chodzi. No i to naprawdę rozwaliło mi w tym momencie głowę, bo tego nie miało być na odcinku, to się chyba chwilę temu pojawiło. Czyli co? 1 grudnia? Zaczynamy zabawę? Tak będzie wyglądała ta strona, kiedy Pet Simulator 99 już dojdzie do finalnego skutku, out now. I tutaj mamy też ceny pewnych Game Passów. Jest nawet Game Pass za 33 Robuxy, mamy też Game Pass za, ile to jest w ogóle, 99 milionów, to wątpię, że to będzie normalny Game Pass, chyba że to był jakiś admin. Ceny Game Passów bardzo niskie jak na Prestona i Pet Simulator, bo zobaczcie, że powyżej 1000 takich normalnych Game Passów mamy 1, 2, 3, to nie jest dużo. Mieliśmy w grze jeszcze takie głosowanie, do you like number 9? Żeby nie było, link do tej strony będziecie mieli w opisie, na serio. Na YouTubie pojawiła się już masa, ale to masa filmów na temat Pet Simulatora 99. Zobaczcie, ile tego jest. Już powoli zaczynają się pokazywać właśnie te rzeczy, o których ja mówiłem w tym odcinku. Tutaj jeszcze udało mi się wygrzebać taki oto obrazek z Pet Simulatora. To nie wiem, co to jest. To jest chyba to pomniejszone po prostu. No wiecie, ta miniaturka pomniejszona do rozmiarów ikony. Są na przykład jeszcze takie screeny pod bekę, gdzie ktoś się pyta, czy Preston ma jakieś sekretne, ukryte dziecko, które ma 9 lat i są odpowiedzi, że podobno tak. Patrzę aktualnie na drugi monitor i widzę, że osoba, która wrzuca linki na pewnego Discorda, coś właśnie pisze. To chwilkę jeszcze mogę zaczekać. Nie, jest tylko informacja na temat licznika. A propos licznika, więc popatrzmy się jeszcze na ten licznik. Pet Simulator 99, 13 dni, 4 godziny, 52 minuty, 50 sekund. Z tym wynikiem was zostawię. Link do tej strony macie w opisie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, siemano, pa pa.